Witajcie, jestem Pertix, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22 na serii Polskie Gospodarstwo. Na samym początku zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę do góry. No jak po samym tytule możecie zauważyć, jest i nowe pole i jest i nowy nabytek, którym jest właśnie oto ten ciągnik. Jest to Belarus MTZ, jak to zwał, tak zwał. On ma ponad 100 koni, ale dokładnie nie pamiętam ile, ale na pewno ma ponad 100 koni, także teraz będzie głównym ciągnikiem tutaj na moim gospodarstwie. No są maszyny akurat do niego, na przykład ten pług, chociaż Zetor też sobie daje radę, ale na przykład ten mulcher, co sobie właśnie Zetor nie dawał rady, moim zdaniem on akurat będzie do tego. No ale dobra, zanim przejdę, o, to sobie żywopłot przeskoczę i pójdę zobaczyć i wam pokazać oczywiście moje nowo zakupione pole. Jak widzicie tutaj oczywiście jest już kukurydza zasiana, rośnie aktualnie. No i oto ten kawałek pola sobie zakupiłem. Owiec na nim oczywiście rośnie, także kolejny kawałek będzie tutaj na moim gospodarstwie do skoszenia. Fajnie, bo akurat się udało tak, że ma 100% nawiedzenia, nie wymaga wapna, nie wymaga orki, nie wymaga wałowania, także moim zdaniem naprawdę bardzo fajnie. Tylko się cieszyć, bo naprawdę jestem w szoku, że taka okazja na takie pole się tutaj trafiła. Dobra, ja tu bez zbędnego gadania już przechodzę trochę do roboty, żeby trochę pojeździć tym nowym nabytkiem. Dobra, ja tu sobie, czekajcie, teraz tak jakoś muszę tu wykręcić, żeby dobrze ten mulcher podczepić. Czekajcie, dobra. Też chciałem, dzisiaj będę chyba orał, ale sobie poorzę chyba Zetorem, tak mi się wydaje, bo nie chciałbym wszystkiego robić tutaj nowym nabytkiem. Wiadomo, to jest nowy nabytek, ale nie wiem, tak jakoś dzisiaj wszystkiego raczej tym jednym czynnikiem, to trochę nudno by było i trochę by mogło wam się to znudzić, także dlatego sobie teraz jadę zmulczować i oczywiście zrobić orkę. Jak widzicie tutaj właśnie, i tak jak mówiłem na poprzednim odcinku, mówiłem, że nie będę mulczował, ale tak wyszło z tym ciągnikiem, że mówię, kupię, dobra, poczekam chwilę z tym mulczowaniem. Jak widzicie tutaj obok tego już jest zaczęty w sumie prace polowe, no ale mówię, będzie kupiony nowy ciągnik, to mówię sobie, a wezmę, zmulczuję, a czemu by nie, także tak to wygląda. Akurat sobie, o tutaj właśnie zmulczujemy i sobie to zaorzę. Tutaj będzie prawdopodobnie, co tutaj miało być, chyba soja, tak mi się wydaje, chociaż też nie jestem pewien, ale raczej chyba tutaj wezmę, posieję soję. Dobra, tutaj tak mówię, nie będę już podnosił, bo tutaj nie ma aż tak, nie wiem, nie wiadomo jakich tu kątów, a tutaj jest półokrągło, także nie ma tu problemu. No akurat to pole to jest dosyć takie, jak to powiedzieć, no dużo takich zakamarków ma jakby. No czy moim zdaniem fajnie, bo to dodaje klimatu tutaj właśnie do jakby tego pola, ten zagajnik. Także fajnie jest, o jak widzicie tutaj jeszcze orka też niedokończona właśnie z tego ugoru, także no będzie dużo pracy jeszcze poza odcinkiem, bo też nie chcę wszystkiego wam pokazywać, no bo ileż tego można pokazywać na odcinkach. Ja tu sobie teraz przejadę tak dookoła chyba i wezmę sobie trochę wtedy poorzę Zetorem. Dzisiaj sobie 30 odpocznie, także niech się regeneruje, bo niedługo będzie tutaj oczywiście czekało 30 sadzenie ziemniaków, bo właśnie tutaj, gdzie sobie aktualnie właśnie orałem jakby na odcinku, oczywiście bardzo serdecznie na niego zapraszam, no to właśnie tą łąkę, ten ugór sobie właśnie niszczyłem, czy tam orałem właśnie pod ziemniaki, bo postanowiłem, że pójdę sobie w ziemniaki, jestem ciekawy jak to wyjdzie, oj, żeby tu w pszenicę moją nie wjechać, także dobra, trochę będę oddalony od miedzy, bo to te miedze takie są teraz cienkie, także żeby tutaj nie uszkodzić pszenicy, bo kury nie będą miały co jeść. No ale tak jak mówiłem na ostatnich odcinkach w sumie, że będę
właśnie tą oto pszenicę sobie dla moich kur brał, ale też jeżeli dużo wyjdzie tej pszenicy, jakby dużo nakoszę jej, no to postanowiłem, że trochę ją sprzedam, ale na razie tak, nie wiem, no zobaczę ile jej wyjdzie, po prostu żniwa wszystko zweryfikują. No jak widzicie na moim koncie 2022 euro, no nie jest to może jakoś dużo, ale jeszcze mam do sprzedania tam trochę kukurydzy, tam 3 tony, także teraz już po niższej cenie trochę sprzedam, no ale trochę szkoda mi było czasu, żeby właśnie marnować na jechanie z 3 tonami przy kukurydzy, a dużo aż tak chyba nie stracę raczej, także nie ma powodów do zmartwień. I co tutaj jeszcze takiego ważnego? Jeszcze mam te 700 litrów w sumie owsa, które też bym mógł w sumie sprzedać, bo koni na razie nie mam, no wiadomo, kurom tego nie dam. Krowy, a właśnie jeszcze krowy muszę nakarmić. Oj, czemu mi się to podniosło? Dobra, krowy jeszcze trzeba nakarmić, także też będzie kolejny obowiązek. Ja tu wezmę sobie teraz tut, żebym coś miał do orki, a nie tak dookoła sobie jechałem, także dobra, czekajcie, ja to sobie opuszczę, dobra. I tutaj parę przyjazdów porobię i wtedy sobie wjadę z orką, bo to ten pług nie należy też do największych, ale do najmniejszych też nie należy. Także tutaj sobie trochę poorzę. Będzie już, można powiedzieć, no prawie w 100% pole przygotowane, no w 100% to może nie, w 50%. Trochę będzie, bo to wiadomo, jeszcze później po odcinku zmulczować, bo mógłbym w sumie mulczować to całe pole i później orać, no ale komu by się to chciało oglądać jedno i to samo w sumie, można powiedzieć. A tak sobie trochę pomulczuję, trochę sobie właśnie tutaj poorzę, a poza odcinkiem sobie jedynie to dokończę i w następnym odcinku nie wiem, czy jak to dokładnie zrobię, czy w następnym odcinku będą sianokosy, czy tam sianokiszonka, bo już się powoli kończy siano właśnie kiszonka, znaczy kiszonka po prostu, bo siana, jak wiecie, chyba na jesień, tak mi się wydaje, że chyba robiłem na jesień właśnie tą te siano i teraz kiszonki mi zostały 2 baloty, także mi się wydaje, że akurat będzie idealna pora teraz, żeby porobić sobie kiszonkę, bo trawa na łące jest już urośnięta, także nie ma na co czekać, ale będę w baloty robił takie okrągłe i nie wiem, no chciałem oczywiście kupić sobie prasę, no ale oczywiście z tym ciennikiem, ale jak pomyślałem i zobaczyłem ogólnie to pole, jak sobie siałem kukurydzę poza odcinkiem, to mówię, nie, ja muszę kupić to pole, także no zamiast prasy w sumie kupiłem pole, tak to można powiedzieć, a i tak w sumie chyba do prasy trochę mi brakowało pieniędzy, bo to pole kupiłem za bodajże chyba 20, o Jezu, teraz dokładnie nie pamiętam, ale za 20 chyba tysięcy, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Sprawdzę po odcinku i jeżeli nie zapomnę, to w następnym odcinku wam powiem. Może jeszcze w sumie zrobię, nie wiem, czy w następnym odcinku właśnie te sianokosy, czy po prostu zrobić sobie właśnie tutaj jakieś opryski, albo oczywiście rozsianie nawozów. O, może rozsianie nawozów, bo wtedy 30 by sobie trochę pojeździła. Jak widzieliście przed chwilą, właśnie zgasiłem sobie mój nowy nabytek i wsiadam do Zetora, bo trzeba trochę w końcu poorać, żeby tutaj oczywiście robotka szła bardzo dobrze i do przodu oczywiście. Teraz tu muszę jakoś zajechać do tego puga i żeby nie zahaczyć, bo tutaj mam tak trochę uściśnione, nie wiem, fajnie jakby jakaś, może jakaś mała wiatka by się przydała, ale to są takie, można powiedzieć, że trochę, nie wiem jak to powiedzieć, rozległe plany, bo teraz to w sumie ciągnik właśnie kupiłem, także już jeden, można powiedzieć, cel zrealizowany. Czekajcie teraz, Jezu, żeby tu się wykręcić, Boże, pies, a co ty tu robisz? Może ten to chodzi swoimi ścieżkami, także nie zwracajcie na niego uwagi. Dzisiaj dałem mu też karmę przed odcinkiem i sobie trochę najadł i już wariuje, ale to wiadomo, też
pies na gospodarstwie, fajnie, jak tutaj oczywiście jest, bo chociaż wesoło tutaj jest, sobie chodzi swoimi ścieżkami, ale zawsze gdzieś go tam na polach się można go spotkać. Dobra, ja to sobie orzę, później jedynie z gruberem albo z kultywatorem właśnie tu wjadę. No to pług, tak jak mówiłem, no on do największych nie należy, ale do najmniejszych też nie należy i dosyć fajnie tutaj orze i fajną nawet szerokość robi, bo wiadomo, nie mam na razie tutaj za dużo hektarów na tej serii, ale zawsze tutaj coś poorze. No jak widzicie, tutaj dwa boloty, właśnie tak jak wcześniej wspomniałem, kiszonki. W sumie nie wiem dokładnie na 1 TMR ile idzie, czy na 1 TMR idzie jedna belka, czy nie cała jedna belka. No teraz nie wiem, bo dawno nie robiłem TMR-u, bo na razie miały oczywiście krowy tutaj jakby 100% albo prawie 100% w sumie. Czekajcie, jak to, żeby nie zahaczyć. Ja sobie o taki kawałek zrobię na odcinku. Wiem, że niedawno w sumie takie coś robiłem, no ale chciałbym wam pokazać w sumie w akcji tutaj ten nowy nabytek, a na razie nie miał w sumie bym do czego, bo siano kosy, siano kiszonka, no w sumie kiszonka, tak to mogę ująć, no ale wiecie, o co chodzi. No to sprzęty będę miał pożyczone od sąsiada, chyba że prasować będę nim, bo chciałem już właśnie na te sianokosy kupić sobie prasę, no ale wyszło z tym polem, no to mówię, no lepiej w sumie kupić pole, a wtedy dopiero później w następnym tam sezonie, czy tam nawet w żniwa, oczywiście tutaj bym go kupił, także tą prasę oczywiście, także nie ma co się martwić, sąsiad oczywiście, się pytałem już sąsiada, to mówił, że mi pożyczy, także nie ma problemu. Oczywiście owijarkę też pożyczy, ale tu z traktorem, to najwyżej przykładowo wezmę owijarkę i traktor od sąsiada, a na przykład prasę podszczepię do mojego nowego nabytku. No jak widzicie, w sumie na 4 razy pojadę i będę miał ten kawałek zaorany, co tutaj mulczowałem. Także fajnie, naprawdę fajnie. Jestem ciekawy ogólnie, ile wyjdzie minut tego odcinka, bo no jak wiecie, nie mam tutaj licznika, także nie wiem, ile ten odcinek już trwa, ale mam nadzieję, że tak fajnie, optymalnie jest go już nagrane. Mam nadzieję oczywiście, że się ten odcinek też podoba, że nie zanudzam. O, jak widzicie, tutaj oczywiście obora sobie stoi ogólnie też będę miał teraz, jak tak spojrzałem na tą oborę, to przypomniało mi się, że też mam jeszcze chyba z 8000 mleka właśnie do wywiezienia, także też jakiś tam zarobek zawsze będzie. Dobra, teraz sobie o tak pojadę. Dobra. I właśnie jeszcze co miałem wam powiedzieć, to jeszcze pamiętajmy, że mam wistulę do sprzedania, bo trzymam ją, żeby tutaj na żniwa ją, jakby można powiedzieć, przetestować, ale i tak niepotrzebne mi są dwa kombajny na gospodarstwie, bo nie oszukujmy się, no nie mam na razie dużo hektarów, także bizon mój wystarczy w zupełności, a po prostu wistulę się sprzeda, zawsze tam jakiś zarobek będzie. Zawsze to jakiś zastrzyk gotówki, można powiedzieć, też jest dla gospodarstwa i tam dla rozwoju, także nie ma tutaj najmniejszego problemu, żeby ją sprzedać. Nawozy mam na następny sezon i to jeszcze ile, bo sobie dokupiłem z zapasem, także no właśnie, będę musiał nasiona kupić, także właśnie tutaj jest w tym też wydatek, że będę musiał nasiona kupić, no ale dobra, no to już temat na kolejne odcinki, także ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcinek, zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję na kanale, ja się już z wami żegnam, do następnego odcinka, na razie, cześć!